Zanim oficjalnie ogłoszę wynik, to pozwólcie Państwo, że jeszcze raz przypomnę jej wspaniałe osiągnięcia. Na początku ubiegłego roku zdobyła szczyt szczytów, zostając liderem światowego rankingu. Ale to był dopiero początek. Chwilę potem miała wspaniałą passę 37 zwycięstw z rzędu. Swoją wielką klasę potwierdziła, triumfując na dwóch turniejach wielkoszlemowych w Paryżu i w Nowym Jorku. Drodzy Państwo, zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu przeglądu sportowego jest najlepsza tenisistka świata, można powiedzieć najlepsza rakieta świata, Iga Świątek. A nagrodę w imieniu najlepszej rakiety świata odbierze organizator turnieju WTA 250 w Warszawie i tata Igi, pan Tomasz Świątek. Iga Świątek, wielka gwiazda polskiego, europejskiego i światowego tenisa. Numer jeden w rankingu WTA. Ta fantastyczna seria 37 meczów bez przegranej. To jest osiągnięcie wyjątkowe. Do tego dwa wygrane turnieje wielkoszlemowe. Turniej Rolanda Garrosa, US Open. A my w nowym roku po prostu czekamy na więcej. Dobry wieczór Państwu. Przyznaję się, miałem coś przygotowane do powiedzenia, ale to jest tak niesamowite przeżycie dla mnie jako ojca, że Iga została najlepszym sportowcem w Polsce w 22 roku, że szczerze mówiąc odebrało mi trochę mowę. Jestem niezmiernie dumny z tego, co Iga osiągnęła w 2020 roku, bo faktycznie sam zostałem kilkanaście razy zaskoczony, że potrafiła zdobyć wyniki, których liczyłem kiedyś po cichu, że to zrobi, ale nie sądziłem, że zrobi to w jednym roku. Oczywiście duma mnie jeszcze bardziej rozpiera z tego względu, że w momencie, kiedy robiła te wyniki, umiała też jakby odnaleźć się jako ambasadorka Polski, reprezentując w ogóle Polskę na świecie i wspierała w ogóle w paru inicjatywach, w ogóle jest przeciwna wojnie, która generalnie trwa na Ukrainie. I głośno o tym mówi i nie godzi się z tym, żeby tak było właściwie. Oczywiście chciałem również podziękować całemu sztabowi, to znaczy całej kadrze trenerskiej, która ją wspiera, jest z nią non-stop w tych dobrych i w tych złych momentach, całemu zespołowi PR-owemu. No i myślę, że ona sama jeszcze podziękuje Państwu za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pięknie. Rzeczywiście, proszę z nami jeszcze zostać, Panie Tomaszu. Iga oczywiście jest w Australii, ale nagrała dla nas podziękowania, co warto podkreślić i warto zauważyć. Te podziękowania zostały nagrane jeszcze zanim Iga wiedziała, które miejsce w plebiscycie zajmie. Dobry wieczór Państwu. Przykro mi, że nie mogę być dzisiaj z Wami, ale niestety przetransportowanie się z Australii byłoby problematyczne. Jesteśmy w trakcie turnieju, więc musimy tutaj w pełni skoncentrować się na naszym zadaniu. Ale chciałam podziękować Wam za to, że jesteście. Mimo tego, że nie znam swojego miejsca jeszcze w tym plebiscycie, to mam nadzieję, że będę gdzieś wysoko. Dlatego dziękuję wszystkim za głosy, niezależnie od wyniku. I mam nadzieję, że sport będzie naprawdę nas łączył i dostarczał pozytywnych emocji. Wiem, że gówniara z paletką dostarczyła tych emocji w zeszłym sezonie i ogromnie mi miło, że mogę zakończyć w pewnym sensie ten sezon właśnie byciem duchem na tej gali. Mam nadzieję, że moje przyszłe występy też będą udane i że też będziecie ze mną. Miłego wieczoru i dobrej zabawy. Iga Świątek, sportowcem 2022 roku. Panie Tomku, bardzo proszę zostać tutaj z nami. Wielkie brawa. Raz jeszcze.